Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Ignacy i witam was z drobnym niepokojem w kolejnym odcinku. Wygląda na to, że przeciwnik się ciupkę ruszył, ale też nie jestem przekonany. I bardzo boję się, że znów po prostu nasza wersja 1.6 da się we znaki. Tym dziwniejszy jest fakt, że wersja 1.6 jest aktualnie najnowszym dodatkiem spatchowanym. Pamiętam, że jak grałem jeszcze w Heroesy starsze, to pisaliście mi bardzo często, że Ignacy, kurczę, tylko pamiętaj o tym, żeby tam podbić sobie wersję, żeby grać na wyższych dodatkach, bo dzięki temu będziesz miał pełen jakby zakres z gry, będziesz widział wszystko, będziesz mógł grać sobie jakby w najlepszym wydaniu. No ja bez takiego założenia zawsze wychodziłem, że trzeba, powinno się przynajmniej grać jeszcze na najlepszych wersjach, bo zwykle są one najlepsze. Wygląda na to, że po prostu w Heroesach jest totalnie na odwrót no patrzcie, no, fioletowy rozumiem, że powinien mnie atakować, czy coś. A wygląda totalnie na odwrót, słuchajcie, bo najzwyczajniej w świecie nie jestem atakowany nigdzie. To jest generalnie przejebane i... Powiem szczerze, czuję naprawdę ogromny niesmak. No ogromny. Jasne, komputer tam seledynowy, widzę, że coś tam gra, ale te ataki, które rozumiem, że powinny być zaskryptowane tutaj przez gracza fioletowego, no to będzie stoją na dupie. Mamy powtórkę z Izabeli. To była chyba tam trzecia misja Izabeli czy coś. No, nie wiem, jestem zażenowany. Jestem zażenowany, moi drodzy. Nie wiem, co mam na to poradzić, słuchajcie. Bardzo chciałbym być tak mądry, żeby móc coś wymyślić w tym aspekcie, ale kurwa nie jestem i nie wiem, jak to zrobić w takim razie. Skoro komputer po prostu... Ale spróbujmy się zastanowić, dlaczego. Co może wpływać na to, że te skrypty nie działają? Czy ja czegoś nie triggeruję, czy coś? Czy mam jakąś zmianę wersji gry? Nie, no to jest normalna, pełna 1.6. Jeszcze upatchowałem od 1.0, po prostu przez wszystkie patche przeleciałem po kolei, jeden po drugim, żeby wszystko było zrobione jak poprawnie. To by się swoją drogą przydało. No wiecie, do czego zaraz dojdzie, z jakiej sytuacji. Ja wrócę statkiem i sobie po prostu pójdę Findanem wszystko zbierać. No bo to do tego się będzie zaraz sprowadzało. Nie mam pierdolniczków tylko. Mąż i tak nie lubię. I może arcylisze? No, że nada. No patrzcie, no fioletowy się nawet nie rusza. Rozumiem, że... Tygodnie w Heroesach są ustawione, więc rozumiem, że jakby to ma jakiś tam większy sens pewnie. No zaraz to ostram, wyjadę Findanem i tyle tego będzie, no co tu mam więcej robić. Zrób te jednostki, które są ulepszone. Mam tu stocznię, więc mogę tu nawet zrobić statek, jakbym chciał. To jest żenada. No to taka straszna. No ja nie wiem. Sam nie wiem, co zrobić. Kurde, ale tak... Bij mnie, zabij, ale naprawdę chciałbym, żeby to jakoś wyglądało, a... Na chuj mogę. Jakie tu mam w ogóle czary? Przyspieszenie, oczyszczenie, no to miałem. Prawa moc, a przynajmniej chociaż tyle dostaliśmy. No teraz chyba grupową prawą moc powinniśmy mieć, nie? Nie mam grupowej prawej mocy? Czy ja powinienem mieć grupowego? Boska siła oczyszczenia. Okej, dobra, racja.
to lasa. Już nie wiem, kurwa, co komentować wam, wiecie? Znaczy ja to cię pobiję w polu i to tak... Na luzie nawet bym powiedział. Z wielką przyjemnością nawet to zrobię. Tiru na mnie czeka, a Seristala jest słaby i potrzebuje bohaterów. Świadowcy meldują, że dwaj elficy bohaterowie, którzy bronili Ireland, nie zginęli. Jednak nie umarli, pojmali ich i wtrącili do jednego z więzień. Ci wojownicy, doświadczeni żadnej zemsty, to dokładnie takie postacie, jakich Findanowi potrzeba. Jedno więzienie znajduje się w pobliżu Erewelt, drugie gdzieś w głębi świata podziemnego. Talanara i Daerela. Dziesięciu wielkich druidów, 30 jednorazców, 10 zielonych smoków. No dobra, pojawił się kolejny bohater, okej, okay, widzę to. Jest już taki słaby. Miasto mi daje chyba więcej hajsu, nie? Gdzie to jest? A tu. 500. Dobra, coś striggerowało. Że tylko pewien błąd w całości działania, który wykonałem. Początek tej tury, czy następnej, poprzedniej? O nie, nie, nie. Ten autozapis jest nam potrzebny. No to płyń tutaj. Zobaczmy, co się stanie. Może coś znajdziesz, nie? No my w tym czasie Findanem będziemy bronili, no. Nic lepszego mi nie przychodzi do głowy. Jak mnie zaatakujesz, jak będę w zamku, no to... No i kurwa, jak się ruszę Findanem, to dopiero oni mnie atakują. Może to jest żenada jakaś. To ma się do tego sprowadzać. Nie dawaj mi tych myśliwych. To pewnie doprowadzi mnie tam. Słuchajcie, spróbujmy się wrócić w tę stronę. A tu widzę sporo drewna pochowanego po bokach, które ominąłem. Nie mam kamieni w ogóle. To by było niegłupie. Kilka losowych surowców na początku tygodnia.
No patrzcie, jeżeli ja się ruszę Findanem, to... Może trzeba było jakąkolwiek jednostkę mu dać temu bohaterowi tydzień magii, dobra. Aha. Dobra, czyli tędy nie pójdziemy. A ty masz szansę z tym garnizonem? No nic słabego bym powiedział, no. Nie wiem nawet wam co komentować, no. Mam spory dysonans po prostu w tej rozgrywce z tym, jak to wygląda, a jak powinno wyglądać. No jesteś bardzo niski, no bym cię rozbił pewnie bez większego problemu. No co się stanie wtedy? Znowu dostarczysz kolejnego bohatera? No zobaczmy nawet, no bo nie wiem co. Nie patrzcie, ja go nawet nie mogę zaatakować, bo on stoi poza skryptem. Jeszcze nie jest zaktywowany w grę. No, i dalej nie wejdę. On wyjdzie dopiero sam, jak będzie chciał wyjść. Nie wiem, czy to tak ma działać, czy nie. To jest jakaś wasza kopalnia. Kolejna. No, tygodniowe tu macie, no. Kolejny garnizon, rozumiem, że nie dobicie się z nim. Kolejna kopalnia. Flota, czyli że byście pewnie mogli mnie atakować później, tak? Takie zakładam, że było założenie. No ten Mencel nie był taki mega jakoś trudny do zdobycia. No. Ja to i tak się nie ruszę stąd i tak. Póki Findan stąd nie pójdzie. Jest i bohater wroga. Nawet nie słaby. Nawet widzę, że nie zebrał. No dobra, jedźmy tędy. Mrowie nie ma szans. Może chodziło o to, żeby ten zamek szybko zdobyć? Nie wiem. Silny garnizon, który stawi czoła oblężeniu, chroni naszą stolicę. Pamiętam, że to było potrzebne do zrobienia. Dlatego chciałem chyba to show bitewny, czy w ogóle dużo rzeczy tu chciałem. Może zacznijmy od ciebie. No teraz muszę je bronić. Zapisz grę jeszcze teraz tak. Dziwne. A, ale zapisałem. Dzwonne. Zobaczymy, czy to w końcu zaktywuje Sledynowego, nie? Do grania. Fioletowy stoi cały czas na dupie. No, wpłyń tutaj i spróbujemy zająć ten zamek, nie?
No tutaj nic nie ma, powiedzmy wprost. Dobra, to są jakieś piekielne majaki. No, z tym nie poradzisz, to nie ma szansy. Jest i oko maga. No i stąd nadszedł przeciwnik, tak? Dwunastu jednorogów nie weźmiesz. Potrzebujesz kamienia, pierdolniczka i kryszteksa. Kamień, kryszteks, pierdolniczek. Nie wiem, czy za późno Findanem nie wyszedłem. W takim razie. Przeciwnik jest bardzo blisko. Ja sobie z nim poradzę w polu. Może tak, może nie. No tutaj niewiele jest. Może faktycznie trzeba było wyjść szybciej nim. No zobaczmy. No lewa mnie. Teraz się możemy delikatnie cofnąć. Po prostu go rozstrzelać, tych zombiaczków całych ich. Starając się oczywiście nie marnować przy tym dużo many. Ewentualnie jedyne co mogę rzucić to jakieś tutaj grupowe boskie siły. I to wszystko. Ile bije żłobki teraz? 478. Zakładam, że więcej. No dokładnie. Jeszcze masz szansę na szczęście też w ogóle. Defend. No to strzelaj. Jeszcze ze szczęściem. Jeszcze ze szczęściem elfa zakładam. No właśnie, o tym nie należy zapominać, że ja posiadam jeszcze też szczęście elfa, nie? Więc jakby moja siła jest dosyć niewymierna tak dla przeciwników. No dobra, strzelaj sobie. No, nie zapominając też oczywiście o tym, że posiadam jeszcze całą gamę bonusowych zagrań, takich jak no, Mściciel, nie? Dobra. Może to zadziała w końcu, nie wiem. Nie rozumiem, na czym polega skrypt ataku, ale... Let's go. Yeah. 4700. Dobra. Weź to. Okej. Coś straciliśmy, widzę. A, rusałki. Przekaż mi ten buścik do morali malutki. Są sukuby, to niekoniecznie chcesz się z nim bić, a przede wszystkim to i to potrzebuję odblokować. Coś tu można zbudować?
Why not, nie? Co ten Seledenowy robi? Czy on będzie taki faktycznie taki wysłał raz na czas? Bo jeżeli tak, no to faktycznie stanie się to groźne. Dobrze. Okej. Okay. Kamień. Jezu, królestwo za kamień, co? Wąpierze. Błagam, można jednorogi już zrobić? Nie, bo nie ma 10 pierdolniczków teraz. Też smoki by trzeba wrzucić w ofertę. Dobra. Skończmy turę. A, tamtego bohatera trzeba wysłać, żeby jeszcze jedną kopalnię odbił, bo widzę, że jest zajęta. Wyjdź stąd, przyjacielu. Jeśli tę kopalnię zbierz, żebyśmy mieli wszystko. Pogoń to towarzystwo. Może nie? Mam mało jednorogów, za mało. To jest gwarantowane. Miło. Tego nienawidzę. Dobra, spadłeś z inicjatywy. Nas mi smoka zdejmą. No, proste, że zdejmą, jeżeli by tylko będą chcieli. Dole to w cycki po prostu, walkę z tymi duchami. Ja i tak nienawidzę. Tak ich nienawidzę, że to jest niepojęte. Dzisiaj po prostu dzień gówna. Komputer gra lepiej bitwy niż ja. O, dużo lepiej. Nie chcę pomysłowości. Dawaj eksperckiego mściciela. Exp. Więcej expów. Może nie. Okej. Okay. Już bliżej. No bo niech to jest siedzi armię w obronie. Dawaj, taras wojennego. Nie wiem, że ja mam się przebijać przez te garnizony całe. To było trochę kiepskie. Dobra, zobaczymy. Pójdźmy w te diable rejony. Znowu się będę bił z sukubami i z samym innym syfem, którego nienawidzę. Znaczy, lubię je mieć, ale nie lubię z nimi walczyć, o tak może. To będzie poprawniej brzmiało. Skończmy turkę. O, fioletowy sobie stoi, zobaczcie, i w żaden sposób się nie potrafi striggerować do ataku. Pomimo tego, że trzymamy tam całkiem niemały garnizon.
Nie trać niczego, no, przyjacielu. Wiem, że ty czasami się nie możesz powstrzymać, żeby czegoś nie stracić, ale no... Please. Por favor. Mało, bo mało zawsze jakieś wrażenia. A i cała mana poszła. 103, jedna z Cefinda. Masz na jedną boską siłę. ...300 do 478... No zdecydowanie lepiej. Plus szczęście. Dobra, nie podlatuj. Zróbmy tak. Nie. Znaczy, nadal, nawet jakby nie było szczęścia, to jeszcze miałem drzewca po drodze, więc spokojnie. O, walczyliśmy po ognisko. No to fajnie. I tyle? I naprawdę walczyłem po ognisko? Wróć na pozycję. No mógłbyś tam ten domek na wzgórzu jeszcze odbić. No. Tu bym chciał smoki bardzo. Bardzo. 15 kryszteksów. No to tak, to chwilkę zaczekamy. Czyli bez kwitnących gajów w takim razie. Czyli tutaj budujemy rzeczy, które nie wymagają kryszteksów. Czyli wszystko. To zaczekamy chwilkę na smoki. Przynajmniej mamy tam podstawowe jednostki, to jest ważne. O, idzie bohater wroga. A tutaj. Serio? O, fajna seria ostrzału. Na sam początek, miło. Ilu zadasz? Dobra, to ty nie grasz. Zdecydowanie nie grasz. ...453... No tak, to już na tym etapie bijesz więcej. Nawet na tym etapie zaczynam się zastanawiać, czy nie rozdzielić druidów. Czy nie byliby bardziej efektywni w tym momencie. Brawo. Całkiem mocno. Dobra. Poszło sprawnie. Sprawniej się spodziewałem. Walczyłem po jedną skrzynię. To było warte, na pewno. Wiedza o dwa. Nie jest głupie, ale... Widziałem lepsze. Kromlech, okej, okay, no dobra, coś mamy. Skakuj, przyjacielu. U, tu masz smoki. Ty, no to jest takie bezsensowne znowu. No, jest i bohater. Jak silny jesteś? Coraz lepszy się stajesz. Jakich ty masz ulubionych wrogów? Aha, żadnych. A dla ciebie jaki on już jest? Nie ma szans, powiadacie. Z nimi nie lubię walczyć. O, ale widzę, że komputer lubi. Najwidoczniej, hełm nekromanty, miło. Bierzemy to, wrócimy. Serio? Mam się przebijać przez te wszystkie garnizony? To na tym to polega? Czy tutaj jest jakieś przejście magiczne, którym nie wiem? Jeśli mam się przez te garnizony przebijać, to serio, to będzie trudne. Te garnizony były, jeśli mnie pamięć nie myli, dosyć mocne. O, może. Myślę, trzeba się tego... Cicho, prześladowcy i znajomy teren. Spróbujmy. Dlaczego nie dostaję żadnych
Kurwa, specjalne zdolności. Co? Może nie? Ładna seria. Ty go nie sięgniesz. Szczęście jakieś? Okej. Okay. Nie wiem, że to było dobre. Oj, chyba to było bardzo złe. Chociaż... Szczerze mówiąc... A, może było jednak złe. Odwrotna kolejność działań. Poza tym chyba okej. Paru i dwóch. 5 i 2. Co wami coś się znajduje? Nic wyjątkowego. Serio, ja się muszę przez te garnizony przebijać. Troszkę się nie spodziewałem tego. Myślałem, że to będzie takie, no, w sumie milsze dla gracza. A tu jednak nie. 7 pierdolniczków potrzeba. I tu jedziesz sobie, niewątpliwie. Ruchujało trochę. O, wyszedł jeden. W końcu. Dzielniacha. No, czyli są te ataki, dobra. Dla mojego bohatera z wewnątrz? Jak duże to wyzwanie? Trudny. Tu już mam znowu ten garnizon. O. Dziwne to. Nie wiem, co zrobić. Taka ciupcianina z tą misją jest spora. Upaj. Zrób mi pełną baterię w jednego na razie. Żeby go mógł smog dopalić po prostu. Zdecydowanie. Dobra, zaczynajcie upać na południe. Dobrze. Spokojnie, myślę, że możesz bić. Okay. Nikt tu nie musi umrzeć, naprawdę. Poza nieumarłymi, hehe. Dawaj, zrób beach slapa. Dobrze. Spal to. Daj okejkę. Ale wkurza mnie ten scenariusz. Nie wiem, co z nim bardzo zrobić. On jest bardzo, bardzo mocno podzieloną armię. Co czyni ją w sumie słabą. W dużej mierze. Ta walka też zdaje się być dosyć trudna. Nie mamy doświadczonego bohatera, więc zakładam, że przeciwnik ma jakiś tam ten 10 poziom. Czy masz zebrane to cudo? Zbierz i tu wróć. Zawsze coś. Czy mogę cię jakkolwiek wzmocnić jeszcze, przyjacielu? Niespecjalnie.
Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Klasycznie bo Ignacy, wybyliście wy. Czekam na jakiś feedback z waszej strony. No i tyle. Widzimy się już jutro o 15. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.